Jak leczy się chorobę Bastrupa i co to znaczy? Choroba Bastrupa polega na tym, że wyrostki kolczyste, które znajdują się z tyłu kręgosłupa, można je wymacać sobie gdzieś tutaj, prawda? To są takie na środku kostki. I czasem te kostki zaczynają się o siebie trzeć i to tarcie powoduje ból. Najczęściej w trakcie chodzenia, kiedy zwiększa się zawsze lordoza lędźwiowa, czyli wygięcie kręgosłupa do przodu, co można z tym zrobić? Można sprawić, żeby kręgosłup tak się nie wyginał podczas chodzenia. To robimy poprzez na przykład wzmocnienie odpowiednie mięśni brzucha. Też pomaga w tym rozciąganie przykurczów w stawach biodrowych. Jak jeszcze możemy leczyć, jeżeli to nie zadziała? Jeżeli fizjoterapia, ćwiczenia nie będą działać? Można wykonać zastrzyk w to miejsce. Zastrzyk pod USG i precyzyjnie zmniejszyć zapalenie.